Dzień dobry, cześć i czołem, witam was. Bardzo serdecznie, ja jestem Paweł, dzisiaj ze mną jest Lucek. Siemanko, jestem tak, Lucek. Tak, dzisiaj mamy tutaj pana prezesa Koteła i czekaj, gdzie ty jesteś. I partnera, dobrze, że nie jesteś członkiem, tylko partnerem. O, dzień dobry, masz nowy strój, widzę już. Dzień dobry, musiałem przebrać Asukę. A są takie różowe? Taki, wiesz, taki różowy morak, jakby było, to byłoby spoko. Są takie przypałowe stroje. Super. Możemy cię jechać i przebrać. Mówisz? Dobrze, trzeba będzie to zrobić później. No. Dobrze. Ale tu przy okazji, najpierw zacznijmy może od tych misji i zadań, ogólnie rzecz biorąc, co? Żeby uzupełnić tutaj... Paweł, jak to się stało, że cię na to wszystko stać? Co? Przepraszam bardzo. Karty kredytowe są nieograniczone. A, no dobrze. Tak jest. Dobra. Co my tu mamy? O Jezu, on teraz będzie mówić. Czekaj, przygotuj, tak? Mam kliknąć? No. Przygotuj tam ładunek. Zresztą ogarnij sobie tam, jak to tam dobra, wygląda. Dobra, potwierdź. Co ty tu masz? Dobra. Wszyscy mają to samo. Co to za auto tu stoi śmieszne takie? Zaraz zobaczę. Co to jest? O, musimy je wziąć. To jest twoje? Nie. Nie jest twoje? Nie. No co, ty to może ktoś tutaj też ma bunkier? Nie, bierz nie to. Nie możesz wziąć, siadaj. Widzisz, że nie możesz wziąć. Nie możesz się prześmieć chyba, czekaj. To, aha, to może jest nie, zablokowane rzeczywiście. Jako pasażer, to czyjeś. Czyjeś auto? Ale ja mam swój motocykl tutaj, patrz. Ty, ja nie mogę wezwać swojego tego. No co ty? No dobrze, spokojnie, ja motocykl, widzisz, spokojnie dojedziemy dzikimi stuntami. No dobrze, damy radę. Dobrze. Musimy przygotować do Spanish Avenue, musimy pojechać. Spanish. No tak pisze. Czyli będziemy, no dobrze, będziemy tam szpanować. Spanish Avenue. Ty, ale to jest 3 km. No dobra, co ty, na jakie damy 3 radę kilometry? Jakoś. Ktoś nas goni! Czemu tak uważasz? Gonią nas z tyłu. Nic się nie goni, no. Spokojnie. Jak nie, tam samochód jest. No co ty, proszę cię, samochód? No już nie, już się popsuł. Ale coś nas nie, goniło, mówię sobie, ci. Tam są... co powoli jeździ tymi alejkami. Co to jest? Czekaj, tutaj się na skróty jedzie, chodź. Nie, bardziej no, tędy. Jest... Dobra. Nie, lepiej jedź drogą. No. Nie, no bez sensu, no zobacz, mam piękny motocykl stuntowy, to bez problemu dojadę. Ty, a propos motocykla stuntowego, no, ten nowy testowałeś jest. Już ten odrzutowy? Nie, jeszcze nie testowałem, sobie zostawiłem. Człowieku, zostawiłem wiesz jaki... Wiesz jaki wyrąbany jest? Mówisz? Można normalnie, no jeszcze lepszy jest od Voltika rakietowego, bo można nim sterować w powietrzu no. I można nim po budynkach skakać, w tych wieżowcach takich. Podoba mi się już. No, z wieżowca na wieżowiec, to jest super. I bardzo szybko się można nim przemieszczać. Tylko trzeba dobrze nim ogarnąć jazdę, można bo spać, nie jest mówisz. Jednak taki łatwy. Znaczy, też, no wiadomo, ale wiesz, on jest taki... O, trudny, troszeczkę. Nie zauważyłem. Trzeba go ogarnąć. Ja wczoraj tak Asuką na tym, na live'ie spadłem, że... Umarłeś się. Spadła z wieżowca na barierkę no. Kroczem. Aha. A to nie szkodzi. Właśnie z tego motocykla. To wiesz, i tam się nic nie grozi. No nie, ona ma takie pampersy metalowe. Żeby tam nikt się do niej nie dobierał. Co ma pampersy metalowe? Sami takie kupiłem. O, szlak. Przepraszam. Biorę auto. Weźmy auto. Nie, daj mi wejść. Czekaj, o, dobrze. Nie w buzię, nie w mordkę. To jest, co to jest za motor? To? Rufian. Rufian? Oho, dlatego tak wolno jedziemy. Co jest wolno, ja ci dam wolno, ty. Dobrze, skup się, bo ta misja jest trudna. Ej, cyrylicą ktoś pisze. Na tej sesji. No, nie podoba mi się to. To może być groźne. Nie, o tej porze to są głównie Ruski. Ja wiem. Tak wcześnie rano. Znaczy powiem ci szczerze, jak gram dobra. Z ruskimi, to zawsze jest spokojnie. No właśnie ja też tak gram ostatnio z ruskimi i jest okej. Okay. Także to nie jest tak, że zawsze cheatują. Ten... Ja już tutaj dzwonię po mechanika, żeby ten, a tutaj widzę, że... Takie auto, jakie fura tutaj, spoko, nie? Bier to. Nie, bo to pierwsze zadanie to chyba jest łatwe właśnie. Mówisz? No, pierwsze to było takie... Znaczy drugie dopiero... Drugie, Boże. Następne są dopiero trudne. Mówisz, dobra, okej, okay, fajnie, że mi grozisz. Mam nadzieję, że mi pomożesz. No. Pomogę ci, no, dziękuję. Oczywiście. Dziękuję. Te Meleksy są najmniej opłacalne. Ja, znaczy, one są tanie. Tanie? Stary, no, prawie 120 tysięcy kosztowały. No, te co ty kupiłeś, tak, ale są jeszcze te tańsze za 80. Cześć, chodź tam, gdzie ty jesteś? No, przy twoim centrum dowodzenia, przy laptopie. A, chodź tu. No dobra, już tam jadę. Czekaj. Poważnie, ja ci mówię, możemy zrobić takie wyścigi, bo ja tam mówiłem, że zrobię z Pawłem takie wyścigi.
Ty będziesz jechał Meleksem, będziemy się ścigać do centrum dowodzenia. Przejąłeś sobie drogę? Nie, jeszcze nie. No to dawaj, ścigamy się stąd do drzwi, okej? Do jakiej drzwi? No, czekaj, ja pojadę sobie tutaj, na razie ten komputerek tu... Czekaj, a tu są schody, o stary! No, bez sensu! I nie możesz skakać. Nie mogę tu skakać w ogóle, czekaj, muszę wycofać trochę. Pip, pip, pip. Dobra. I tu możesz sobie kole też wziąć. Fajnie, nie wiem, czy wiesz, kola. Zobacz. Ekola, czekaj, już bola. Tutaj, już klikam, bo tutaj muszę coś przydzielić, wiesz. Powiem ci, że ta twoja kryjówka nie jest za fajna, bo tutaj ciężarówką ciężko wjechać jest właśnie tą. Bo ona jest tak wielka. Wiesz co, powiem ci szczerze, nie wiem, który kolor wybrać, przepraszam cię bardzo, ale... Chyba biały najlepiej wygląda, więc... Ej, czekaj, są podstawowy kolor... Nie, podstawowy kolor biały, podstawowy kolor szary. Podstawowy kolor czarny, tam środka można całkowicie zmienić. No tak, teraz tak. Wybieram. Myślę, że czarny najciekawszy jest, ale ja wybrałem biały, bo nic nie kosztuje. Ale biały, nie, biały właśnie lepiej wygląda, mi się kojarzy właśnie z takim Star Trekiem, takim, wiesz, takie kosmiczne. Dobra, 2,5 miliona, bierę to. Proszę bardzo. Okej, okay, możesz wyjść na zewnątrz, zobaczyć moją ciężarówkę. Ty już przyjechałeś nią? Zagłady. No oczywiście. A to chyba w sumie zamówiłem dokładnie taką samą. Czekaj, gdzie jest, chwila, muszę znaleźć, gdzie jest moje autko teraz, nie wiem. I tą ciężarówkę możesz modyfikować sobie później też z zewnątrz. I możesz jej osiągi, pancerz zwiększyć. Ej, tu są panowie, którzy mi tu coś kreślą na tablicy. Weź ich stąd. Tutaj do gościa możesz chyba zagadać, jak będziesz miał tu jakiś pojazd. No, będziesz mógł chyba tu modyfikować każdy pojazd, coś tak czy nie. No zobaczymy co z tego wyjdzie. Dobra, czekaj, tu jest gdzieś wyjście. Drzwi! Tutaj masz dwa wyjścia, możesz wyjść też drugą stronę. Dobra, wychodzę. Cześć, czy to można modyfikować tą ciężarówkę bezpośrednio tutaj jak stoi sobie teraz? Chyba tak. Tak. Możesz podejść tam do ziomka i możesz modyfikować wszystko. Czekaj, to muszę obejść dookoła chyba. Chyba, że pod spodem będzie można przejść. Nie no, to nie jest lepsze, ta jest lepsza. Tam ta płaska taka wygląda tak beznadziejnie. Właśnie nie, fajnie wygląda. O, kabinę mogę zmodyfikować. A zobaczymy jak ten będzie taranował. Wow, tu jest dużo modyfikacji. No jest dużo, i na naczepę. Chodzi. Paweł się wkręci. Ale ty masz już działko! Ja pierdziu, ej, działko jest darmowe to... chyba. O, broń. Przednia wieżyczka, ale przednia i tylna wieżyczka wymaga badań w bunkrze. To jest istotne. No ale jak? Przecież masz już ją przyczepioną. No ale nie, żeby mieć tylną jeszcze dodatkową. Tylną to muszę wybadać sobie. Aha, skromowany kolor, ładnie, metali. To dawaj bierzemy, ja będę ci strzelał, ty będziesz jechał, ja będę strzelał. Robimy misję jakąś. Kurdatkowy. Przecież to jest jak czołg. Przecież wiesz, że ta przyczepa i ten cały mobilny centrum dowodzenia to ma większą wytrzymałość niż czołg. Co ty gadasz, serio? I tak samo to BWP wytrzymuje więcej obrażeń niż czołg, więcej rakiet. Czekaj, ja w ogóle ciężarówkę zmodyfikuję, nam jeszcze pancerz 100%. Tak myślę. BWP bardzo szybko pływa lepsze, też, wiesz? Silnik dam lepszy. Ej, nie stać mnie. Klaksony, nie światła. Bez sensu ksenony dawać, nie. Napis Paweł musi być, o. Całą czarną zostawię, bo czarna jest lepsza jednak. Bez sensu dawać na przykład kromowaną całą ciężarówkę, bo z daleka będzie nas widać. No właśnie, ja sobie dałem fioletową. Zawieszenie, nie, skrzynia, turbo. Wszystko ulepsza. No ciekawe jak to będzie jeździć. Ja chyba nie mogę tym jeździć. No, zamknięte. I sekundka, już. Kulotporne opony nie były, ej. Muszę kupić. W kołach masz to. No właśnie, musiałem dopiero teraz kupić. Myślałem, że domyślnie powinny być kulotporne. Szyby. No właśnie. A mogą przez szybę zabić? O, jest, przyciemniły się. Znaczy, przez mogą być zabić, nie? Tak. Ale bardzo ciężko jest, bo dobra, ogólnie... Dobra, tam jeszcze... No trzeba... Już! Dobra. Czy chcesz na pewno puścić warsztat pojazdu w bunkrze? Tak. A czekaj, bo tam jeszcze naczepę masz do tunelowania. Tak, ale na naczepie nie mogę nic zrobić, tak naprawdę, oprócz kolorów. Wsiadaj do ciężarówki. Czekaj. I tam jedź, wyjeżdżamy. Chwila, wchodzę. Dam. I... O, wiesz co, możemy spróbować zrobić łowcę głów. A to muszę wyjechać, żeby zrobić to zadanie tam, czy zamówić to zadanie, czy... Tak, wyjedź, no ja będę na działku, o. Dobra. Będę strzelał dookoła. Okej. Chwila prawdy. W ogóle jak wchodzisz do swojego, wiesz, centrum mobilnego, a teraz widzę, jak jedziesz, to się tutaj wszystko trzęsie. Jezus, Maria! Tu jest ciasno! Czekaj, mogę teraz wejść na działko? W warsztacie wewnątrz bunkra, okej. Jak tam? Nie mogę używać działek w bunkrze, niestety.
O. Wyjechałeś? Wyjechałem już, no. I to jest w ogóle ciężko wyjechać, ci muszę powiedzieć, wiesz? Bo tu jest strasznie krzywa droga. Użyć wyżyczki. To nie jest normalne, gdzie taką ciężarówką się wyjeżdża w takim terenie? Wow, ty, spory ten ma to kąt. Tak? Patrz. Wow, cyk. Ale to grzmoci, nieźle. No grzmoci, niesamowicie. Musimy przetestować to na jakimś celu. Mówisz? Dobrze. Chodź, pojedziemy, czekaj, ja już wyjeżdżam w takim razie. O, można sobie przybliżyć widok. Na autostradę pojadę w takim razie. Policja, mówisz? No policją? Dobra. Dobrze. Proszę bardzo, zaraz zrobimy tutaj, zobaczymy jak tutaj się z policją jeździ. A najlepiej to testować na innym graczu. Na innym graczu, kurde, mówisz? Ja nie wiedziałem, że to taki zasięg ma, wiesz, że można tak do góry i tak w dół dosyć mocno. Bruce do mnie dzwoni nawet, patrz. No. Cyk, ciągnik, cyk, ten, cyk. Jakiś taki granatnik albo coś. To jest tylko jedna broń, jeden rodzaj masz tam możliwy? Tak, ale jakby był drugi gracz jeszcze, to może strzelać do tyłu. No założyć, pewnie z tyłu jest normalne działko. Gdyby no, tak to wyglądało. Gdyby coś takiego było, tak jak teraz, z przodu, to normalnie to jest istotne szaleństwo. No, to jest jak czołg teraz, powiem ci. No ewidentnie. Tylko jeszcze BWP jest tyle ciekawe, że tam też masz takie działko, no. Ale BWP może po wodzie pływać i bardzo szybko o, po wodzie kurde, pływa. No nieźle, to byśmy musieli to przetestować. No. Oczywiście, że tak. Przecież na pryzmasu wszystko. Zobacz, co się dzieje, człowiek. Jakiś pan policjant tu się nabił. Elegancko. Nie no, pięknie. Nie no, bardzo fajna jest ta aktualizacja, muszę przyznać. No ciekawa coś, taka, coś, do coś zniszczenia. Innego, do zniszczenia idealna. Nic, tylko wziąć po prostu taki tą ciężarówkę i po prostu niszczyć. No ty, albo można by tak na przykład dalej robić demolkę tą ciężarówką, o. A można na ręcznym wchodzić z zakręty, czy nie? Próbuj. Czekaj, teraz zobaczymy. Nie zbyt. No za ciężkie to jest, ale musisz pisać, że ogromna. Ogromna jest. Ogromna, no strasznie, patrz, na dwa pasy praktycznie wjeżdżam. No. I nie wszędzie da się nią wjechać. Fajne to. No na przykład, wiesz, do galerii handlowej nie wjedziemy, obawiam się. Może być problem. Ale w końcu Rockstar dodał jakąś modyfikację ciężarówki. No w końcu. Jakaś zwłoka mi się tam przyczepiła na chwilę, nie wiem czy widziałeś. Dobra, myślę, że tym symbolicznym możemy skończyć ten odcinek tutaj. Mamy oczywiście elegancką ciężaróweczkę, bardzo fajną, bardzo ładnie strzelającą. Fajnie to wygląda, przetestować. Pewnie weźmiemy sobie jakieś zadania z ciężarówki jeszcze. Albo skądś indziej. Albo jakieś pojazdy przetestujemy. Oczywiście. No są te zadania, no. Tylko nie wiem, będziesz musiał je odblokować sobie, może by nie u mnie zrobić. Nie dobra. Wiem, tylko ja nie mam tego fajnego działka. Dobra, to tym symbolicznym akcentem kończymy odcinek. Dzięki, napiszcie co sądzicie na temat ciężarówki. Czy wam się podoba? Mnie bardzo. Także trzymajcie się, pa pa. Na razie, hej.